wie pan co? O, i trzyma, i trzyma. A przełączymy go na benzynę. I zobaczymy, jak się będzie to działo na benzynie, bo mam pewne podejrzenie. Dlatego, że był tam błąd w złej mieszanki. I być może jest to spowodowane właśnie złą regulacją, aby pojechać na regulację instalacji gazowej. I zaraz zobaczymy. Rzeczywiście, on nie miał siły jechać. Nie miał siły i długo ten bieg trzymał. A bieg długo, bo on nie ma siły, nie? A, bo nie ma siły. No i dobra, panie Krzysiu, tak. Pokrywę, no to pan wie, nie? I ona kosztuje, no niestety tam z oryginału kosztuje tyle, no na to będzie trzeba kiedyś przeznaczyć, no bo to się nic to nie jest zrobi. To jest 1700. Tak, to jest pokrywa, Jezu. Bo to jest nowa, bo... I wtedy nie będzie śmierdziało. Nie będzie. Ona... Mówimy teraz o smrodzie. Tak, ona jest po prostu powyginana. No, to wiem, i uszczelka, wiem, nic tak. Nie da, no po prostu. I tak, no jak będziemy robić jakiś tam przegląd następny, to paski napędowe wymienimy. Bo one troszeczkę są już zużyte. Oba to jest 120 zł, nie? Dobrze. Tarcze przód to jest tak. To jest cena, no między, po prostu musiałbym sprawdzić. To jest na razie z głowy po prostu. No tak. To są takie lepsze, nie? Takie, czyli około 1000? Około 1000 przód, około 1000 tył. Tył jeszcze ma pan, no nie wiem, nawet na 20 tysięcy one dobrze, są, nie? A dobrze. Przód to tak 5000, nie? Dobrze. A czujnik ciśnienia był w ogóle nie wpięty od oleju, ale jak się go uruchomi, wszystko działa, bo nie zauważył pan, czy się świecił? Nie. Gaśnie, jest wszystko dobrze, bo się troszeczkę zdenerwowałem, że ktoś mógł go wypiąć, bo może coś z ciśnieniem oleju, nie? Nie. No i dobrze, tą uszczelkę miski już dla pana zrobię za 750 czyli zł. Czyli to do tego jest? Tak, to jest pokrywa zaworów, ale to musimy zostawić. A do tego jeszcze potrzebna jest uszczelka? Tak, tak. To razem to około 2000. No. Aha. No trzeba o tym pamiętać. Dobrze. To jest ta, teraz tak, uszczelka miski skrzyni biegów. Ja mogę wymienić samą uszczelkę, ona kosztuje 5 dych. Aha. Ale tutaj... Bo co, bo kiedy był? Nie, tak, jest zapocona. Pamięta pan, kiedy była robiona ta skrzynia biegów? No tu napisane w którym roku, a ile? A skrzynia biegów w 2017, ale ja krakowska, czyli tutaj u tego mojego kolegi. Mm. No tak. I teraz nie wiemy, ile on kilometrów zrobił. No to co, to muszę się dowiedzieć. Trzeba się dowiedzieć i wtedy będziemy wiedzieć, czy robimy samą uszczelkę, czy robimy też wymianę oleju w skrzyni. Aha. Po prostu. A może lepiej zrobić? No ja bym zrobił, no bo wie pan, bo i tak musimy tą miskę fizycznie zdjąć i w olej zlać, nie? No właśnie.
to ja bym zrobił i to i to. Tak, no i 11 tysięcy już pan zrobił od serwisu i tak jak pan mówił, 2 litry pan dolał oleju, tak? No to nie ma dramatu. No. 2 litry, a raz dolałem, 2 razy na pewno dolałem. Mhm. Przy czym raz to było tak, że do Krakowa pojechałem, tylko że wtedy ostro jechałem. No tak, i to dużo spaliło. To jak się ostro leje, to ten, nie? To i jedzie, to, no, to dużo pali, nie? Dobra, przejedziemy się, zobaczymy, co się dzieje, czy to jest wina skrzyni biegów, bo tych cewek nie wyrzucało, no. Nie. Tam w silniku jest wszystko ok. Aha. Może to rzeczywiście coś tutaj ze skrzynią. W napędzie też nie zauważyłem. Nie zauważyłem też, czy byłby problem w tym. Z czym? Tylko muszę fotel sobie poprawić. W zawieszeniu. O. W zawieszeniu? No, nie? W zawieszeniu jest wszystko dobrze. Czyli to moje złudzenie, że coś rzuca, znaczy, na może, torach. Może, może troszkę. Może pasowałoby zrobić po prostu geometrię, nie? Samochodu. Ja zaraz zobaczę, jak on się zachowuje. A, no bo się mogło to poprzestawiać przecież, prawda? No oczywiście. Bo ja nie pamiętam, kiedy tu było robione. Pamięta pan, coś robiliśmy w zawieszeniu? Nie. Nie robiliśmy, no właśnie. A przynajmniej, wie pan, raz w roku pasowałoby zrobić tą geometrię, bo to wystarczy, że w dziurę się wjedzie, zawieszenie z przodu jest, no, aluminiowe. Tak. Czyli trzeba zrobić. Trzeba zrobić, nie? Czyli geometrię, ale to przed... zobaczymy, kiedy ten przegląd techniczny. Mhm, no właśnie. Bo to może być on 8 lipca. 8 lipca, no to będzie trzeba jakoś to zgrać, no. Przed 8, prawda? A, po wymianie uszczelki w misce trzeba geometrię robić, dlatego że my musimy podwiesić silnik. Aha. I opuścić całe zawieszenie, żeby tą miskę zdjąć. I jak to zdejmiemy, to geometria się zmieni. I czy chcemy, czy nie chcemy, musimy zrobić tą geometrię. A no to świetnie. No to połączylibyśmy po prostu to wszystko, nie? A to doskonale. I to zrobię już w tych 750 zł, no po prostu, nie? To już... No dobrze. Tak, żeby było dobrze. No bo na przegląd jak... A, i poszukam panu jakiejś osłony. Powinienem taką mieć, bo ona jest tam zniszczona. No, no widziałem. Co, odkręcaliście ją, tak? No musiałem, nie? Ale ona jest tam tak... A jak przykręciliście? No bo on nie miał innej. No nie miał, no zrobiliśmy, szybko. Przykręciliśmy. Ja poszukam, bo jest szansa, że mam jakąś używaną taką, no, dobrą, to nie? Dobrze. To byśmy ją założyli. I musimy jakoś, to znaczy musimy, no... Dobrze by było, żeby sprawdzić, czy, bo mnie się wydaje, że przy 120 się trzęsie. No to się przejedziemy zaraz. Nie za bardzo, ale troszkę. No, kierownica jednak jest troszeczkę krzywa, więc tu geometrię ale będzie. Ale ona zawsze była tak troszkę w to. O, w tak ten... była, tak? To, no. Zawsze. No ale nie zauważyłem, żeby koła były ścięte, także nie. Jakiegoś dramatu nie ma, ale może być tak, że gdzieś tam minimalnie, nie? No dobrze. A miałem spytać, a jak z urlopem przez te 2 miesiące? Co się przestawiało? Znaczy my idziemy w sierpniu na 2 tygodnie. A, w sierpniu macie urlop. Jakie jest to święto? No, po prostu zawsze tak robimy. 15? Tak, 15. 2 tygodnie ostatnie, tak? Tak. Jakby co? Rzeczywiście. Tak właśnie. I teraz jak... Teraz to nie wiem, bo no nie jestem za kierownicą, ale jak mi stracił moc, to się zatrzymałem, zapaliłem. No i musimy tak zrobić. I pojechał. I musimy tak zrobić. I coś bardzo głośno chodzi. Słyszał pan? Tak, no właśnie. No taki właśnie dziwny ten. Dobra, zobaczymy. A światła są, możemy stale. A, możemy mieć bo stale. One okay. Tylko okay. Jak silnik się włącza, to, to działają. A tak to nie. No ciekaw jestem, jak to będzie. No właśnie, teraz. Co to będzie? Ale on też tak dziwnie o, odpala. Nie chodzi. Może być problem A nie, trzęsie się, czyli nie ma mocy. Jakby jeden cylinder nie palił, ale świateł nie musi być. No dobra, dobra. Okej, okay, dobra, poczekamy chwilkę. I to było kiedyś, kiedy jechałem do pana, żeby o coś zapytać. I tak się stało. I tak się stało. Ale ponieważ się zatrzymałem,
Potem jechało normalnie, to już nie zawracałem głowy. Nie pamiętam, po co ja wtedy przyjechałem. No dobra, to w każdym razie wracamy do warsztatu. Tak. Obroty trzyma. Ale on dziwnie odpala. I nie wykazał nam żadnych błędów. Jest szansa, że jest problem w którymś z czujników. Czujnik wału albo czujnik wałka. Bo wtedy tak się właśnie dzieje. I co, teraz normalnie jedzie? Nie. Nie ma mocy w ogóle. A, nie ma mocy. I bardzo głośno pracuje. Dobra, zawracamy. No właśnie, to jest ciekawe. To nie jest wina skrzyni biegów na 100%. To jest po prostu wina. No ale to znaczy, to nie może znaczyć, że któraś cewka znowu padła? Nie, cewkę to by nam pokazało. On może nierówno pracować, bo może lewe powietrze łapać. Aha. Bo był błąd ubogiej mieszanki. Aha. Ja myślałem, że może być to spowodowane instalacją gazową, ale to wychodzi na to, że jest problem. O, bo słychać, jak on jakby on lewe powietrze zasysał. Czyli to którędy? No są gumowe kolanka, które prowadzą od przepływomierza do kolektora ssącego powietrze. I być może któreś z nich. I zaraz to sprawdzimy. I wtedy on dostaje za dużo powietrza, za mało paliwa i nie jedzie. Nie? No tak. I dlatego źle zmienia biegi, bo nie ma siły. Żeby zmienić bieg, on musi mieć moc. No, tak jak w manualnej skrzyni, nie? Wrzuciłby pan piątkę przy... Czyli za dużo powietrza bierze. Tak. Bo słychać. Sobie tam... Teraz, no. A hamulce jak? Hamulce bardzo dobrze. Też nie dobrze, ma... Nie ma. Tak, jest dobrze. No, ale teraz nie rozpędziliśmy się więcej, żeby zobaczyć, co z tymi drganiami, nie? A, no tak. Często pomaga wyważenie kół dynamiczne, takie na takiej maszynie, że oni nie zdejmują kół, tylko robi się wyważenie na samochodzie, bo wówczas jest wyważone koło, tarcza hamulcowa i na przykład z tyłu półoś. A gdzie tak robią? Muszę sprawdzić, w internecie to jest taka stacja objazdowa, oni czasami, przeważnie byli na stacji Shell. Tak. Raz słyszę. I normalnie auto podnoszą i na samochodzie i wtedy jest wyważone koło wraz ze wszystkim tym, co jest przykręcone do koła. I to wtedy drgania po prostu w 99% świetna sprawa. No. Bo czasami jest tak, że na przykład półoś powoduje z tyłu drgania, nie? No tak. A jak oni to wyważą, to wtedy jest to po prostu zniwelowane. No i czy dyferencjału nie musimy sprawdzić? Sprawdzałem już. Aha. Jest ok. No też tam się przyjrzałem temu wszystkiemu. No zobaczymy, bo wtedy pan zgasił i było dobrze, a teraz zgasiliśmy i nie jest dobrze. O, on nie jedzie. Aha. To co, praca już się zaczyna. No tak, powolutku. Teatry chyba jeszcze nie, ale w telewizji już tak. No też wszyscy, my w ogóle jedziemy na taki rajd koguta, 500 załóg się zgłosiło, ale też jest na takim etapie, żeby się nie skupiać za dużo, czyli podjeżdżamy samochodami, dostajemy taką listę rajdu i sobie jedziemy, nie? Ale rajd gdzie, wiadomo? Z Oławy do Mielna, przez Poznań, czyli on będzie trwał teraz w Boże Ciało kilka dni. Taka inicjatywa charytatywna tam w Poznań. A Boże Ciało to już zaraz. Tak, on w środę wyjeżdżamy. Bo tam cały to leci na kolektor, nie? Ja mam wrażenie właśnie, że tutaj jest jakaś dziura gdzieś. Bo on tak bardzo jakoś głośno chodzi. Ale nie, to jest wszystko dobrze. To nawet było wymieniane, widzę. To jest dobrze. Chyba, że disa, Kamil. Może być. Chyba, że co? No można to jest odkręcić. Takie urządzenie, to jest zespół regulacyjny kolektora ssącego i on może być uszkodzony, bo ja słyszałem nawet takie brzęczenie. Mam bardzo dobrą wiadomość dla pana. No. Bo są dostępne zamienniki tych pokryw. I zgadnie pan, jaka cena jest. A, czyli będzie taniej. Niecałe 700 zł. Niecałe 700. A z oryginału sprawdzałem aktualną cenę 1900.
1900. Także ja bym wszedł w ten zamiennik, bo i tak 2 lata gwarancji na to jest, nie? No dobrze. No i to by trzeba zrobić, bo jest nieprzyjemny zapach w kabinie, nie? No w ogóle ja to jeżdżę przy otwartych tych. No bo jak? A to znaczy, jeżeli jadę powolutku, nie przyspieszam, to pół dnia mogę jeździć. No ale da pan troszeczkę więcej, robi się ciśnienie i po prostu tam wyrzuca, nie? Bo jest tak jak mówię. Nie, jest sprawne w pełni. To co to może hałasować, Kamil? Hmm. Słyszałeś, jak on chodzi? Masz może tą punktową? No właśnie, ciekawe jak to, dlaczego? Co tu się dzieje? A może separator oleju po prostu? Wiesz, kluczyk jest w środku? Tak. Zobaczyć, czy jest się gdzieś lewego powietrza. Nie zasysa no nie. Nigdzie. No, czyli pan od pomocy drogowej by tego nie wyjął. I jakby miał... No bo tego by nie miał. Znaczy chodzi o to, że wie pan co, tutaj powinna być taka gumka, tylko ona się po prostu zużyła, nie? Także te świece zobaczymy, jak na trzecim cylindrze wygląda, bo najgorzej ta z pierwszego cylindra, nie? No tu ta też nie wygląda zbyt dobrze, to jest trzecia. O, tu jest bardzo duży nagar. A tu ma aż, a olej tutaj nie to jest olej mieć, przez to, że nie powinno być. Tu jest uszczelka jeszcze pod tym deklem. Aha, i one to też jest ta uszczelka, o której rozmawialiśmy? Tak. I przez nią też po prostu tam troszeczkę się dostaje ten olej, nie? Także to będzie trzeba zrobić, nie? Dobra, o! A ta w ogóle przedmuchy ma. Jak tu jest brązowa, to ona ma przedmuchy, no nie? Właśnie. No właśnie. Tak, bo to nie ale tutaj być. Wygląda dobrze, ale ma przedmuchy i to... Dobra, włożymy nowe świece, zobaczymy, czy coś się poprawi, prawda? A może Kamil, sprawdzimy kompresję od razu? No wszystko jest na wierzchu, to można zobaczyć. Co? Kompresję, tak. Kompresję, bo tak. Przy tej okazji można by zrobić. Tak. No 11, to jest okej, no tak naprawdę. Jakby miał 9, to by było słabo, a jakby miał 7, no to nie chodziłby silnik w ogóle. Czyli 11. No ale byłyby objawy. Jakieś. Tak, byłyby objawy, a teraz. Ale przy okazji, no po prostu poczekamy na te. Tak, bardzo dobrze. Tak poczekamy trzeba. Na świece, no to zobaczymy po prostu, jak to wygląda, nie? Na czwartym i piątym najmniej, dlatego że jest najmniej nagaru. Na tych trzech jest nagar i na szóstym jest nagar, więc no, tak naprawdę to się wiąże z remontem silnika, więc po prostu, ale tak jak pan mówi, 2 litry na 10 tysięcy kilometrów to jest do przeżycia. Gorzej jakby brało litr na 1000. Tyle samo, no to jest bardzo dobrze. No. Na szóstym prawdopodobnie może mieć mniej, dlatego że szósty jest najbardziej narażony na przegrzewanie. Tak. Ale to w każdej benzynce. I tak było, kiedy go dostałem, tam na badaniu jeden był, ale tylko jeden. Mhm. One przeważnie mają tak 11-12, jak jest zdrowy motor. Czyli wtedy, po tym jak przyjechałem pierwszy raz, nie zmieniliśmy świec. Nie zaglądaliśmy. Nie. Ja, bo on miał napisane, że były wymieniane. No tak. I dlatego nie wymieniałem, ale rzeczywiście jak silnik bierze olej, to te świece i na gazie pracuje, to trzeba częściej wymieniać. No tak. Po prostu. No ale ważne jest też, czy ja się mylę, żeby równo było na wszystkich. Tak, ale to nie jest jakaś duża różnica. Taka różnica. Duża różnica byłaby, jakby na przykład na trzech było 12, a na 9 albo 10, nie? Tak mniej więcej. To by było. A tak ten jeden bar to też może być błąd pomiarowy, tym bardziej, że ja nie wszystkie równo tak samo kręcę. Ja sobie liczę w pamięci po prostu. No tak. Ale może tak być, że gdzieś tam jeden krócej, drugi dłużej kręcę. Nie, dobrze dobił. Dobra, przyjechały świece. Czyli co, ciśnienie jest takie, jak powinno być. Tak, zobaczymy. Po 340 tysiącach. No to jest bardzo dobre. O, pan zobaczy, jak tu jest czyściutko.
No tak. I teraz porównamy, prawda? Wola Boga. Tu jest jaki nagar w ogóle, tu w tym miejscu, nie? Hmm. Dobra, to zakładamy, ja sobie tylko zobaczę, bo tu trzeba odpowiednią siłą. 28 Nm, czyli takim kluczem specjalnym, zaraz to dokręcimy. A co, klucz przecież nie pokażę panu z jaką siłą. Tak, mam taki klucz. Poważnie? No, zaraz pan zobaczy. Pan co, jakby się za mocno dokręciło, to można zerwać gwint. A no poza tym świeca może pęknąć tutaj, w tym miejscu. Ona się przekręci, nie? I dlatego trzeba to dokręcać odpowiednią siłą. Sobie ten klucz, a już był ustawiony. Zaraz. O, tutaj, tu jest 20 Nm, nie? Aha. I tak, tu jest 25, no wiadomo, 26, 27, 28. Ustawiliśmy go na... A my musimy... 28. 28. Tak jak jest na opakowaniu. I o, i pan zobaczy. Kręcimy, aż takie będzie pyknięcie. Jeszcze. Już? Tak. Niebywałe. I następny to samo. O. Tylko trzeba też, żeby nie przeciągnąć, nie? Mniej więcej, o, jak jest opór. Zobaczymy. No tak to na, on na wolnych obrotach pracuje normalnie, no. Dobrze, właśnie. No właśnie, tak. Nie? Że mamy pierwszeństwo. Tak. Ale tu kolega kiedyś jechał, właśnie pracownik, taki kiedyś, nie wiem, może pan pamięta takiego Łukasza. Łukasz, tak. Był taki Łukasz. Na papieroska zawsze wychodziliście. No on właśnie i mu tu ktoś wjechał, no. Wjechał i kurczę. A on miał E21 w ogóle. Który to jest E21? To jest taki starszy. To jest jeszcze starszy niż E30. O rany. No. I rozbił mu? Tak. Ale jakoś tam po prostu się dogadali. A teraz niedawno E30 takiego kabrioleta mojego klienta właśnie bus zepchnął na bariery. I rozwalił. I w ogóle na żółtych tablicach. No, także tam konserwator zabytków będzie teraz pilnował tego. Także taki stary samochód warto mieć właśnie na żółtych tablicach. Z tego przynajmniej względu, że wie pan jako ubezpieczalnie wtedy, podchodzą do starych samochodów. To. No i teraz pracuje normalnie, tak. Bo pan nie przyspiesza tak. W ogóle, wszystko jest... Ale i tak na mój gust jeździ lepiej, ale zaraz zobaczymy jak mu damy właśnie gwałtownie tą. Bo tak jak przyspieszamy, prawda, o, nie chcę teraz w tym momencie tego robić, żeby pan nie zwolnił, nie? Ale i nie za długo trzyma? Czy nie powinien nie, bo jak się jedziemy... zmienić bieg? Powinien. Powinien zmienić, o. Ale o. Coś go hamuje. Teraz za długo trzyma bieg. Tak, za długo trzyma, nie chce zmienić, bo po prostu on nie ma mocy, nie? Nie ma mocy. A to nie jest wina skrzyni biegów, no. Panie Krzysiu, zrobimy tak, z elektryką. Że musimy się umówić na jakiś termin, bo ja dzisiaj to nie mam już czasu, nie, no żeby dobrze, tutaj się dobrze. Tym zająć. Świece to i tak trzeba było wymienić, bo sam pan widział, jak oczywiste. Wyglądały. I zaraz zobaczymy teraz jaką. O, i mamy ten właśnie. Wpadł w ten taki tryb. Stało mu się tak. To samo. Stało mu się to samo. Ja go zgaszę, nie? No tak. Trzeba będzie poszukać tego problemu po prostu. Moim zdaniem to jest jakiś problem elektryczny. Obroty. No i dobra, i teraz uruchamiamy. On. Za długo. Bardzo, bardzo trudno odpalił. No teraz. Tak. Poprzednio nie, no bo miał kłopot z obrotami. Tak jest, dobra. Bo mu spadły na niskie obroty. Tak. Teraz zapali lepiej. I zobaczymy teraz.
Teraz zapali lepiej. Nie, jest to samo. Może... Ale obroty trzyma? Dobre? Trzyma, dobre, tak, tak. Na mój gust, mimo tego, że nie wyrzuca błędów, tak, może być problem z któryś z czujników. Albo czujnik wałka wydechowego, albo czujnik wałka ssącego, bądź czujnik wału korbowego. Aha. Więc ja po prostu, bo nie mam, nie jestem w stanie... Czyli w tej... musimy sprawdzić czujniki. Tak. Ja sobie przygotuję. Bo coś jest źle. Tak, ja sobie przygotuję takie dobrze czujniki i jak dobrze się umówimy na następną wizytę, a do tego czasu po prostu będzie pan jeździł tak jak jeździł sobie. Tak jest. Delikatnie, nie? Także. Dostojnie. Dostojnie, tak jest. Tak. I wtedy zajmę się tym, no po prostu zaraz zobaczymy jak to wygląda. Gdzieś daleko pan się wybiera? Czy nie? Nie. Nie, czyli nie, tu na miejscu, koło nie komina. Nie, dzisiaj jadę tylko do Wołomina i wracam. Czyli ale jeździmy tak, żeby dalej, to nie. Dostojnie sobie już. No. I przyspiesza normalnie, a palić dużo nie pali. A, no bo jak pan dostojnie jeździ. Aha. To nie może dużo palić, zresztą zobaczymy jak ono, 12 i 2, ale pff, nie wiem jak tak naprawdę ile tego gazu, ile gazu pali, jak pan sobie policzy. Ale teraz, a nie, ze mną tak samo by było. Tak, nie, dobrze, tak, tak, tak. Bo co, teraz idzie normalnie. Tak, zmienia? Jak sobie normalnie tak, no i zmienił bieg, prawda, pod no, górę tak ma prawo nie zmienić, bo, no bo tak, nie może, tak? Potrzebuje więcej. No dobrze. Pójdziemy, zobaczymy w kalendarz jak tam pasuje, bo jak pan jakiś tam ma teraz do teatrów pan nie jeździ, więc to też nie, na razie nie, grafików nie, nie ma. Zdjęcia. No to sobie zobaczymy, nie? Dobrze, zaraz potrzeba. A na Boże Ciało gdzieś pan wyjeżdża też, nie? Nie, nie na miejscu. No to się umówimy nie po Bożym Ciele może, co? Dobrze, bardzo dobrze. Przynajmniej z tym tematem, bo to trzeba tak zrobić, jest, no. I pomyślimy może z tą pokrywą, nie wiem, no. Też. Co? Tak. Byśmy to zrobili, bo teraz też ja znowu poczułem ten spód. No tak, to ja jeżdżę takie, przy otwartym tym. To nie, nieprzyjemne jest. No nie. Odcina mu moc, jak damy mu po prostu gwałtownie gaz. I może tak a być, że on gubi zapłon. On gubi zapłon i nie zawsze komputer pokaże błąd. I w tym przypadku akurat nie pokazuje. I trzeba metodą prób i błędów po prostu podmienić te no czujniki, tak, tak. I wtedy będzie sprawa jasna. Ale przy normalnym takim delikatnym dodawaniu wszystko jedzie normalnie, tak. No i bardzo dobrze. Nawet jak tak troszeczkę mu dodamy, tak, o, to on jedzie. A jak tylko mu nadepniemy do końca, tak, to jest problem. Dobra, poczekamy, bo tutaj mało kto wie, ale tamta strona ma pierwszeństwo. Tam jest jakiś znak? Tu jest znak. A tu? Tutaj. A tam jest niepotrzebny. A tutaj jest znak i nie każdy widzi, bo drzewa zasłaniają. A no tak. I tubylcy często jadą i tu blokują. Ja ci pokażę. A no tak. No i te lustra, tak? Tutaj często wypadki. Ostatnio klient do mnie jechał i tutaj miał wypadek. I stąd już laweta go zabrała do naprawy. Nie może to być. Naprawdę, no. I on mówi, że wie o tym, że tutaj tak jest, a mimo wszystko bus sobie po prostu przeleciał a po nosie, nawet szyba mu poszła przed. Ja tu zawsze uważam. Nie, no ja tak samo, no. Ale wie pan, tu nawet rowerzyści wymuszają pierwszeństwo. Jedzie babcia z wnuczką na rowerze i wymusza pierwszeństwo, no. I no widać, że ona tu mieszka, no. To przez pomyłkę. No każdy człowiek jest człowiekiem, nie? Co zrobić? No dobra, to tak, tu mamy całą listę zrobioną, ja ją sobie wezmę. Dobrze. Pan weźmie i nie zgubi jej. Nie tak zgubię, mogę panu skserować jak pan chce. Dobrze, to żeby pan sobie wiedział, co jest grane, nie? I tyle. I już. No i dobra. Światę nie gaszę. To nam z tym już nie muszę przyjeżdżać. Tego to jest mi niepotrzebne. Ale pan to zawsze w samochodzie wypadek ma. No to, nie, to niech sobie uwożę zostanie. To niech sobie zostanie. Niech sobie zostanie. Idziemy proszę z tą listą, skseruję i. Proszę ten uprzejmie. Dobra. Ale możemy sprawdzić. Bo to jest jak tam było? 25, tak? 25. Czyli mamy ile czasu? No to tam pan zrobi parę tych kilometrów jeszcze. No jak co, to doleje. To się zrobi od razu wymianę oleju, nie? Dobrze. Dobra, to jesteśmy umówieni.
Tak jest. Wszystkiego dobrego z łokcia. Najlepszego. Czołem. Do widzenia. Mógłby numer jakby nie zapalił teraz. Pali. Kto to zrobić?